Zaczynamy rozmowę o zaufaniu, o tym, co powinniśmy zmienić. Porozmawiajmy dzisiaj o parlamencie. Tutaj na tej sali siedzą doświadczeni posłowie i senatorowie i także przyszli kandydaci, którzy znajdą się na listach Platformy Obywatelskiej. Wszystkim nam powinno zależeć, żeby ta instytucja, jaką jest Platforma, jaką jest parlament, instytucja, która stoi na straży demokracji, odzyskała swoje zaufanie. Wiemy niestety, że tylko co dziesiąty Polak szanuje parlament i ufa temu, co robią parlamentarzyści. Nie pomagają temu oczywiście sytuacje, kiedy media opanowane są informacjami o złym wydatkowaniu środków przez parlamentarzystów, ale to są wyjątki. W parlamencie pracują ludzie odpowiedzialnie, robią wiele bardzo ważnych rzeczy. Znamy obraz Sejmu z telewizji, widząc pustą salę albo kiedy są głosowania, a tak naprawdę praca parlamentarzystów toczy się na posiedzeniach komisji, podkomisji i tam tworzone jest prawo. Nawet w tej chwili parlament w tych dniach pracuje nad bardzo ważnymi ustawami. To jest ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej dla osób najsłabiej zarabiających. To jest ustawa o leczeniu niepłodności. To jest ustawa złotówka za złotówkę pomagającą rodzinom w trudnych sytuacjach. Ustawa chroniąca ziemię. To są ważne sprawy i one się w parlamencie dzieją, mimo że ciągle słyszymy, że parlament nic nie robi, że to nie są właściwi ludzie. O tym, jacy są ludzie w parlamencie, decydują Polacy, decydują wyborcy i każdy parlamentarzysta, idąc do Sejmu, przynosi te głosy, tę energię Polaków, którzy wybrali. Musimy na nowo odbudować to zaufanie, żeby Polacy wiedzieli, że posłowie, senatorowie prowadzą z nimi dialog i rozmowy. Musimy wrócić i przypomnieć sobie, że musimy więcej rozmawiać z Polakami, bo to jest nasza powinność. Ale także musimy trochę zmienić funkcjonowanie parlamentu. Musimy na nowo zweryfikować sposób rozliczania naszej pracy, rozliczania naszych wydatków. Musimy wrócić do ustawy o ograniczeniu immunitetu, zresztą ustawy przygotowanej jeszcze wtedy przez marszałek Ewę Kopacz, bo immunitet ma chronić prowadzenie naszej działalności parlamentarnej, a prawo musi być takie same dla parlamentarzystów i wszystkich obywateli naszego kraju. Nie możemy tutaj być wyjątkiem. Dlatego tak ważne będzie to, żebyśmy dzień po dniu budowali zaufanie, pokazując, że parlamentarzysta musi pracować rzetelnie, tak jak obywatele naszego kraju, że musi być skromny, tak jak obywatele naszego kraju i musimy stale rozmawiać i nie miejmy kompleksu. Naprawdę większość ludzi w parlamencie to ludzie przyzwoici i uczciwi i oni z podniesionym czołem pójdą rozmawiać z Polakami o następnej kadencji. Mam nadzieję, że... także referendum, które odbędzie się we wrześniu, to będzie zachęta Polaków do tego, żeby opowiedzieli się, jak chcą wybierać swoich przedstawicieli, żeby ten kontakt z nimi był jeszcze łatwiejszy. Bo to, czego najbardziej potrzebujemy w Polsce, nie tylko w polityce, to zaufanie. Zaufanie buduje się bardzo długo, ale kiedy się je zdobędzie, trzeba je pielęgnować. I wydaje mi się, że takim słowem na najbliższe czasy najważniejszym to jest zaufanie. Dziękuję bardzo.